Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest konsul Marcin Krzyżanowski. Witam serdecznie, kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Konsul Marcin Krzyżanowski. Były kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego, pełniący obowiązki konsula ambasady RP w Kabulu. Obecnie wykładowca i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Marcinie, minęło sporo czasu od naszej ostatniej rozmowy. Zgadza się. Tak, bo tak naprawdę dobre ponad pół roku, a w takim świecie cyfrowym to jest dość sporo. Temat, który poruszamy, to głównie oczywiście w Twoim wydaniu, to jest Bliski Wschód. Masz tam swoje takie lokalne miłości, że tak się wyrażę, tak? To zapraszam oczywiście Państwa do odsłuchania poprzednich odcinków. Ostatni to był 99 z udziałem Pana Konsula. No ale mamy sytuację dość, bym powiedział, specyficzną i pewnie za chwilę Cię zapytam, czy się tego spodziewałeś, czy nie. Ale pojawiają się w mediach najróżniejsze materiały na temat konfliktu Izraela z Iranem, a być może by trzeba było powiedzieć Iranu z Izraelem. Jakbyś mógł w pewien sposób tak naprawdę pokrótce przedstawić, dlaczego tak naprawdę, no i właśnie, te narody czy rządy, kto się z kimś tak naprawdę nie lubi i dlaczego? Zdecydowanie rządy i zdecydowanie jest to konflikt irańsko-izraelski, gdyby chcieć być poprawnym, bo to Iran jest tutaj wbrew pozorom tą inicjującą stroną. Jeśli chodzi o taki bardzo skrótowy obraz, nie tyle całej historii wzajemnych relacji, co najważniejszych kwestii, to generalnie do 1979 roku między obydwoma krajami było wszystko w porządku. Obydwa kraje były najważniejszymi na Bliskim Wschodzie sojusznikami Stanów Zjednoczonych i jako takie współpracowały ze sobą dość luźno, gdyż relacje irańsko-izraelskie nigdy nie były zbyt głębokie, ale były poprawne. Sytuacja zmieniła się w 1979 roku po zwycięstwie rewolucji w Iranie. No właśnie, jeśli mogę wejść zdanie, bo chciałem to zapytać, czy to właśnie rewolucja tego nie poczyniła, bo przecież w internecie nawet, bo to najłatwiejsze chyba będzie dla naszych słuchaczy, można znaleźć zdjęcia z Iranu, bym powiedział, dość takie europejskie widoki. Zgadza się. Tutaj zresztą notabene to była jedna z przyczyn rewolucji. Ostatni cesarz Iranu usiłował bardzo szybko, wręcz gwałtownie zmodernizować kraj, co oczywiście samo w sobie nie jest niczym złym, natomiast sposób, w jaki próbował tego dokonać, wywołał bardzo głęboki opór społeczny, który ostatecznie zakończył się właśnie rewolucją, która nieco później została nazwana rewolucją islamską i która zmieniła podejście Iranu w szczególności do Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone jako, tutaj będą obszerne cytaty z irańskich opracowań, irańskiej propagandy można by rzec, więc USA jako kraj imperialistyczny, podobnie zresztą jak równie imperialistyczny Związek Radziecki, żeby nie było, trzymają pod swoim butem narody, które są przez nich uciskane i wykorzystywane. Czyli dokładnie to samo, co robili Brytyjczycy w szczycie swojej potęgi kolonialnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, produktem tego imperializmu i postkolonializmu jest według myślicieli Republiki Islamskiej w Iranie właśnie Izrael. Izrael jest według nich po A tworem zupełnie sztucznym, po B tworem stworzonym przez zachodnich kolonizatorów i imperialistów, w wypadku przez Brytyjczyków, po których schedę i grzechy przejęli Amerykanie.
istnienie Izraela jest elementem zachodniego imperialistycznego, to słowo imperializm się bardzo często powtarza i często będzie się też powtarzać w związku z tym u mnie. To Izrael jest według Irańczyków częścią imperialistycznego planu mającego rozbić jedność ummy, czyli społeczności muzułmańskiej, no a w dalszej kolejności, prawda, jako punkt dojścia zniszczyć islam właśnie poprzez sekularyzację społeczeństwa, modernizację rozumianą jako rozdział religii od państwa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest złem z Zachodu, którego jednym z rozsadników jest Izrael, który na dodatek, na domiar złego, uciska muzułmanów, zarówno swoich obywateli, jak i po prostu Palestyńczyków, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w granicach państwa Izrael, w tym wypadku w szczególności mam na myśli mieszkańców Strefy Gazy. I z racji tego, że Izrael raz, że jest sztucznym, kolonialnym tworem, ma zniszczyć islam, to jeszcze na dodatek prześladuje muzułmanów, co jest absolutnie nie do pomyślenia. W związku z tym Izrael musi być zniszczony. Izrael w irańskiej propagandzie, w irańskiej narracji stał się właśnie symbolem wszystkiego, co złe w szeroko pojętym świecie, w szeroko pojętej kulturze Zachodu. Przede wszystkim jest państwem sekularnym, to Irańczycy lubią też podkreślać, że Izrael to nie jest państwo żydowskie, tylko państwo syjonistyczne. I lubią też pokazywać zdjęcia z protestów żydowskich, protestów ortodoksyjnych Żydów wymierzonych przeciwko państwu Izrael na poparcie tejże tezy. Stał się więc Izrael sekularny, syjonistyczny, zachodni. Izrael stał się właśnie symbolem tego zachodniego zepsucia, z którym między innymi właśnie walczy rewolucja, która ma za zadanie odnowić islam, umocnić islam i rozszerzyć panowanie islamu najpierw na region, później na świat. No taki, nazwijmy to, masterplan irańskiej rewolucji. A jeżeli mogę wejść w zdanie, to bo takie dwie myśli mnie naszły. Pierwsza, że w pewien sposób, tak jak często się to określa, że terroryzm niestety jest pewnego rodzaju, tak w cudzysłowie oczywiście, kosztem właśnie kolonializmu, o którym wspominałeś, to czy w pewien sposób też możemy powiedzieć, że właśnie kolonializm też się jakby przyczynił do całej tej sytuacji? I druga rzecz, o którą też chciałbym zapytać, bo mówisz, że Iran jakby chce zjednoczyć ten islam, ale no chyba możemy przyjąć w naszych rozważaniach, że oczywiście pewnie wiele osób na Bliskim Wschodzie się cieszy, widząc w najróżniejszych okresach te, no tak obrazowo powiem, spadające rakiety, ale z drugiej strony no to chyba poza organizacjami terrorystycznymi, które oczywiście Iran wspiera, no to tak formalnie to chyba nie ma zbyt wielu partnerów w tym antyizraelskim, czy raczej już takim prawie wojennym działaniu. Zdecydowanie nie ma. Iran jest no może osamotniony czy izolowany, to za dużo powiedziane, ale Iran stał się, zwłaszcza po rewolucji, krajem wyjątkowym. Bo oto kraj, który do tej pory był uważany za ostoję stabilizacji i tą właśnie filar obecności Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, nagle dokonał zwrotu o 180 stopni w swojej polityce i to w bardzo brutalny sposób. Na dodatek jego dosyć fundamentalistyczna interpretacja religii i radykalizm, jeśli chodzi o trzymanie się tejże interpretacji, sprawiły, że Iranowi trudno, zwłaszcza na początku, trudno było znaleźć jakichkolwiek przyjaciół, bo to było coś dziwnego, to było coś takiego zacofanego. Przypominam, że końcówka lat 70. No to jeszcze triumfy sekularyzmu. To wciąż jeszcze dość daleko do narodzenia się Al-Kaidy i tym podobnych organizacji opartych na religii. Przecież ten terroryzm arabski, chociażby w wykonaniu OWP, był jak najbardziej świecki.
Iran i rewolucja islamska była oprócz tego, że szokiem samym w sobie, to szokiem były również ideały tejże rewolucji. To było zagrożenie dla stabilności Bliskiego Wschodu. Tutaj wielu obawiało się, że oto społeczeństwa kolejnych krajów, tym razem już arabskich, pójdą śladami Iranu, że narodzi się właśnie radykalizm religijny, który po kolei zmiecie dyktatorów, czyli taka można powiedzieć obawiano się religijnej arabskiej wiosny. Zresztą do tej pory Iran gra tą swoją kartą religijną i bardzo często gra właśnie na destabilizację krajów regionu. Co do tego, że z racji swojej antyamerykańskiej i antyizraelskiej postawy cieszy się mniejszą lub większą i też zmienną w czasie sympatią tej mitycznej arabskiej ulicy, o której wielu mówi, a której nikt nie widział, żeby nie był ze mną włącznie. Co ta arabska ulica to konstrukt równie rzeczywisty jak statystyczny Polak czy statystyczny Europejczyk. Jeśli zaś chodzi o rządy poszczególnych państw regionu, no to jak się łatwo domyślić, patrzą na Iran z bardzo dużą nieufnością, żeby nie powiedzieć podejrzliwością. No i trudno się temu dziwić, bo pomimo, dla przykładu, weźmy relacje z Arabią Saudyjską. Przez długi okres, kiedy te dwa kraje były ze sobą w konflikcie, w Iranie toczył się właśnie dyskurs religijny na temat ustroju państwa. No i irańscy politolodzy rewolucyjni mogli dojść tylko i wyłącznie do jednego wniosku. Skoro w Iranie obalili tyrana i na jego miejsce wprowadzili jedynie słuszny system rządów, czyli oparty na religii, no to znaczy, że wszyscy inni monarchowie też są, jakby nie było, tyranami. No i tutaj rodził się problem dyplomatyczny. Czy z tyranem, na przykład królem Arabii Saudyjskiej, który na dodatek gości na swoim terytorium niewiernych Amerykanów, to można w ogóle rozmawiać? No i wyszło im, że nie bardzo, natomiast oczywiście przeważył pragmatyzm. Ale nawet przy obecnych, można powiedzieć wręcz kordialnych, przynajmniej powierzchownie, stosunkach z Arabią Saudyjską, gdzie w ogóle nie ma tematu tyranii, w ogóle nie ma tematu jakichś tam prześladowań szyitów przez Saudyjczyków, jest pełen spokój i luz. Pomimo tego nieufność wobec Iranu jest bardzo duża i to, na co Iran może liczyć w relacjach z państwami regionu, to co najwyżej życzliwa neutralność, a i to nie zawsze. No i to też nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ pomimo tego, że Iran wbrew obawom nie szedł w ślady Związku Sowieckiego i nie eksportował tej rewolucji, przynajmniej nie uczynił z tego swojego sztandarowego projektu, to i tak, stawiając się w roli protektora, obrońcy szyizmu, siłą rzeczy wspierał ruchy destabilizujące region. Znaczy, pomijam fakt, że czasem te ruchy powstawały faktycznie jako obrona przeciwko tyranii, no i sprzymierzały się z Iranem tylko dlatego, że tylko i wyłącznie Iran był chętny do jakiejkolwiek rozmowy z nim. Zresztą Iran tego nie ukrywa. Z punktu widzenia Iranu obecna architektura bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, obecny system geopolityczny Bliskiego Wschodu jest tworem postkolonialnym i imperialistycznym. Iran krzywo patrzy chociażby na Jordanię, no bo to między Bogiem a prawem trudno odmówić im słuszności. To kraj sztuczny, utworzony przez Brytyjczyków po to, żeby właśnie dzielić naród arabski, a szerzej naród muzułmański, który wcześniej nie znał pojęcia państwa narodowego, bo to nie było potrzebne, no bo przecież wszyscy byli Arabami i wszyscy byli muzułmanami. No oczywiście w praktyce wyglądało to nieco bardziej skomplikowanie, no ale taka jest perspektywa irańska. Więc Iran jest tutaj czynnikiem, który zwalcza ten status quo, a wszystkie inne rządy regionu starają się go z grubsza rzecz biorąc utrzymać. No i tutaj właśnie dochodzimy do odpowiedzi na pierwszą część twojego pytania, czy
można obwinić kolonializm za właśnie powstanie terroryzmu. No, oczywiście, że można. Pytanie, jak się na to zapatrujemy, bo nie wystarczy stwierdzić, a no tak, to wszystko jest dziedzictwo kolonializmu, zamykamy dyskusję, można się rozejść. Owszem, bardzo wiele napięć we współczesnym świecie wynika z tego, że mocarstwa kolonialne, w szczególności tutaj ukłon w stronę Imperium Brytyjskiego, dość arbitralnie podchodziły do sprawy granic, ponieważ były na tyle potężne, że mogły wtedy zignorować lokalne podziały, lokalne niesnaski, no i po prostu nakreślać granice krajów tak, jak im wygodnie. No i tutaj właśnie Jordania z Irakiem, o państwach dawnego wybrzeża traktatowego, czyli Zatoce Perskiej, nie wspominając, faktycznie no, te państwa zostały utworzone z dawnych terytoriów mandatowych, które Brytyjczycy i Francuzi no, po prostu sobie wzięli po wygranej I wojnie światowej od Turcji. To po pierwsze spowodowało upowszechnienie się na Bliskim Wschodzie idei państwa narodowego. Jak już wspomniałem, to była no, pewna nowość. To dzisiaj zresztą toczą się spory na temat tego, czy istnieje naród palestyński, a jeśli tak, no to właściwie kim są ci Palestyńczycy? Czy jest różnica między Palestyńczykami z zachodniego brzegu, a tymi z Gazni? Czy to jeszcze jest jeden naród, czy już należy go podzielić? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, kwestia na przykład tożsamości jordańskiej jest, narodowej tożsamości jordańskiej jest arcyciekawa. Tu jeszcze niedługo przed powstaniem państwa o nazwie Jordania, czy Transjordania, Cisjordania, bo opcje były różne, no nie było w ogóle tematu Jordańczyków. Coś takiego zasadniczo nie istniało. No i kolonializm, a ściślej mówiąc nie kolonializm jako system, a mocarstwa kolonialne jako potęgi zdolne narzucać swój sposób rozumienia świata i swój porządek, wykorzystały tą możliwość i po pierwsze stworzyły państwa tam, gdzie do tej pory tych państw nie było. Stworzyły państwa, jakich wcześniej w większości przypadków nie było. Oraz tworząc granice tych państw, bardzo często przecinały lokalne powiązania, lokalne struktury itd., itd. Jeśli mogę, to naszym słuchaczom bym polecił tak naprawdę spojrzenie na mapę, jak wiele miejsc na Bliskim Wschodzie, a i w Afryce przecież, no granice są stworzone, bym powiedział, od linijki, tak? I to, co mówisz, dokładnie. I pewnie jeszcze ludy najróżniejsze wędrujące, czy posiadające studnie naście metrów od swojego lokum, nagle się okazywało, że są w innym miejscu. Marcinie, szanowny konsulu, jeśli mogę, bo pewna rzecz jakby w pewien sposób mi się kłóci. Chodzi mi o to, o czym wspominasz, czyli o tożsamości. No, Iran w pewien sposób kreuje się na obrońcę świata arabskiego. No a przecież tak po prawdzie to... Muzułmańskiego. No właśnie, no bo przecież Irańczycy są dumnymi nie Arabami, a Persami. Między innymi, bo Iran to też państwo wielonarodowe. Ale tak, ten nacjonalizm, żeby nie powiedzieć szowinizm perski, jest w Iranie bardzo silny. I często dochodzi do zderzenia właśnie tego, nazwijmy to umownie, w takim dużym cudzysłowie, nacjonalizmu perskiego z takim podejściem religijnym do świata. Z jednej strony oficjalna propaganda cały czas podkreśla, że Iran to starożytna cywilizacja licząca 2,5 tysiąca lat, co jest, no, delikatnie mówiąc, pewnym nadużyciem. Z drugiej jednak podkreślają osiągnięcia Imperium Perskiego, zwłaszcza tego pierwszego, a jednocześnie podkreślają jedność świata muzułmańskiego. Podkreślają, że owszem, jesteśmy narodem, to po A, jesteśmy dumnym narodem, to po B, ale po C, i to jest najważniejsze, jesteśmy muzułmanami. Co istotne, szyici z reguły podkreślają jedność świata muzułmańskiego. Podkreślają, że no, oni nie są heretykami, oni są po prostu piątą, tak zwaną szkołą teologiczną, piątym mashabem, szkołą dżafarycką, i podkreślają konieczność jedności
ummy muzułmańskiej. Z kolei dość duża część sunnitów uważa szyitów w najlepszym razie za ideologicznie podejrzanych, a w najgorszym po prostu za heretyków, którzy zdradzili prawdziwy islam i których należy nawracać albo tępić, albo i to, i to. No i do tego też dochodzą już na tym niższym pułapie te kwestie narodowościowe, czyli właśnie Iran jako coś obcego dla Arabów. To notabene zmniejsza możliwości oddziaływania Iranu, zarówno jeśli chodzi o soft power, jak i generalnie projekcję siły taką graną na swoich proxy, na swoich sojusznikach. Ale nie jest czymś problematycznym z punktu widzenia narracji. Podkreśla się, że ta odrębność, co ciekawe, w przeciwieństwie do państw arabskich, odrębność narodowa była, no bo Iran, dawniej nazywany Persją, no istniał 2,5 tysiąca lat temu, istniał nawet przed islamem, więc jak gdyby problemu nie ma. Problem jest z nowymi państwami, które powstały właśnie jako dziedzictwo europejskie. Ale czy jest szansa jakby wskazać pewnego rodzaju bazę tych nie do końca pozytywnych, nie do końca przyjacielskich stosunków z otoczeniem? Czy to wynika z tego nacjonalizmu irańskiego, o którym mówisz, czy jednak najróżniejszych odłamów, jeśli chodzi o islam? I to, bo w przypadku Iranu ta odrębność, nazwijmy to, bo tutaj też bardzo upraszczamy, tutaj dla szanownych słuchaczy jeszcze raz ważna informacja, bo w infosferze bardzo często jest to pomijane, co trochę zafałszowuje obraz Iranu. Iran jest państwem wielonarodowym. Najwyższy przywódca Iranu jest Azerem. Połowa jego otoczenia to Arabowie, Azerowie, Lurowie, Mazandaranie, Gilanie i można by tak mnożyć jeszcze długo. Natomiast pomimo tego, tej wieloetniczności, władze Iranu lubią podkreślać istnienie jednego narodu stworzonego z wielu narodów. Więc to tak tytułem wyjaśnienia, ale w dalszej dyskusji już postaram się tego nie poruszać, no i będziemy upraszczać, mówiąc po prostu Iran, Irańczycy bez niuansu. Więc tutaj ten podział, nazwijmy ta dywersyfikacja etniczna, Arabowie z jednej strony i nie Arabowie z drugiej, chociaż też, żeby było śmieszniej, kilka procent ludności Iranu to właśnie etniczni Arabowie, więc można być jednocześnie Arabem mieszkającym w Chuzestanie, to jedna z prowincji Iranu, i nazywać siebie Irańczykiem. Chociaż to jest dosyć skomplikowana i indywidualna kwestia. Więc anyway, dla uproszczenia raz jeszcze mamy tutaj ten podział Arabowie, nie Arabowie oraz dodatkowo sunnici, ogromna większość, bo 90, od 85 do 90% muzułmanów to sunnici i właśnie szyici. Z Iranem tutaj na czele. I to są dwa takie wyróżniki, dwie może bariery, dwie granice, dwa wyróżniki, które powodują, że Iran pozostaje Iranem i jest stawiany w pewnej opozycji w stosunku do Arabów. Nie sposób tak naprawdę nie odnieść się do obecnej sytuacji, do tego, co pomiędzy oboma państwami i nie tylko zresztą, przecież się dzieje w regionie. I tak trochę też upraszczając, ale i odnosząc się do najróżniejszych doniesień medialnych i czasem też, powiem wprost, czasem zadziwiających mnie niektórych komentarzy, to jakbyś miał ze swojego punktu widzenia, ze swoich doświadczeń, bo przecież sporo czasu tam spędziłeś, jednak powiedzieć, co według ciebie dał ten oszczał? Czy trochę paradoksalnie nie doszło do takiej sytuacji, że tak naprawdę wniosek z oszczału jest taki, że rozwiązania typu żelazna kopuła, które wcześniej były krytykowane, że nie dawały sobie rady, tak, bo te wcześniejsze oszczały, czy to z terytorium południa Libanu, czy też z innych miejsc, jednak wyrządzały pewne szkody, jakby nie patrzeć. No a teraz się mówi, że 99% tego wszystkiego, co leciało w stronę Izraela, zostało strącone. Oczywiście we współpracy, znowu z tymi strętnymi kolonialistami, tak? Bo mówi się o Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. No, gdzieś tam pojawiły się też komentarze, że być może rządy irańskie w jakiś sposób są zinfiltrowane i to może być szok też dla Irańczyków, czy właściwie dla władz.
Jak ty patrzysz tak naprawdę na całą sytuację, która miała miejsce? Bo muszę przypomnieć, że w jednym z naszych odcinków właśnie dotyczących Iranu mówiliśmy o tym, co się nie stało. Właśnie mówiliśmy jakby tutaj w kontrze do pewnych doniesień medialnych, stąd takie moje pytanie. Na pewno rząd Iranu, na pewno ten irański aparat państwowy jest obiektem bardzo, bardzo, ale to bardzo bacznej działalności wywiadowczej. Czy jest zinfiltrowany? Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę szpiegomanię, jaka panuje na szczytach władzy, wątpię, żeby był zinfiltrowany na takiej zasadzie zachodnie obcy wywiady czytają w nim jak otwartej księdze i że Iran no, nie ma żadnych sekretów, ponieważ doszło do daleko idącej infiltracji. Aż tak dobrze nie ma, aczkolwiek co jakiś czas Iranem wstrząsają skandale szpiegowskie. Nie mówię tutaj o pokazowych procesach, gdzie łapie się jakiegoś obcokrajowca, oskarża o szpiegostwo, a następnie wymienia za jakieś ustępstwa, tylko o sprawach dotyczących Irańczyków bez podwójnego obywatelstwa, zajmujących wysokie stanowiska w administracji państwowej. Więc ta infiltracja na pewno jest, no bo Iran z powodów, które omówiliśmy na początku, czyli tej chęci zmiany status quo, jest najbardziej podejrzany. W związku z tym siłą rzeczy jest dużo zainteresowania, no a jeśli jest dużo działań, no to część się po prostu kończy sukcesem. Natomiast no nie nazywałbym tego pełną infiltracją, no bo to sugeruje, że Iran jest jak otwarta księga, a tak nie jest. No a jakbyś się miał odnieść do samego szczału, do całej tej sytuacji, to jak ty interpretujesz to wszystko, co się stało, to co być może też i przed nami, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, jak obie strony się zachowają, bo jak się okazuje, no również i po stronie izraelskiej nie ma jednoznaczności, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o sojuszników, o cywilizację Zachodu tak naprawdę. Zgadza się, nie ma. W Izraelu trwa w tym momencie bardzo gorąca dyskusja na temat tego, co Izrael powinien zrobić tak w dużym uproszczeniu. Główne stanowiska są dwa. Jedno mówiące, że okej, zakończmy to w tym momencie, bo mamy na głowie Hezbollah, mamy jeszcze na głowie rozgrzebaną Gazę. Nie dokładajmy sobie dodatkowych problemów, zwłaszcza, że Amerykanie bardzo mocno naciskają. No, bez sensu. Druga z kolei strona odpowiada na to, że no, ale coś trzeba zrobić, bo tutaj nawet nie chodzi o ostrzał jako taki, tylko o fakt, że Iran od wielu lat stoi za plecami Hezbollahu i Hamasu i to dzięki Iranowi Hezbollah i Hamas są w stanie zadawać Izraelowi tak ciężkie straty i sprawiać tak duże problemy. Po co uderzać na macki, skoro można uderzyć na głowę ośmiornicy? I tutaj właśnie pojawia się kolejny etap dyskusji. I co? Ponieważ Stany Zjednoczone zapowiedziały, że w ataku na Iran udziału brać nie będą i jeśli przyjąć to za dobrą monetę, a nie ma podstaw, żeby tego nie robić, to znacząco pośledza to możliwości ofensywne izraelskiego lotnictwa, zwłaszcza, że no, trzeba przelecieć przez kawałek Azji, żeby dolecieć do Iranu. I tutaj oczywiście nie chciałbym się autorytatywnie wypowiadać. Nie mówię, że nie znam się zupełnie na lotnictwie, ale o ile o irańskim mogę powiedzieć więcej, no to nie specjalizuję się w temacie lotnictwa izraelskiego, ale skądinąd mi wiadomo, że przeprowadzenie nalotu na taką odległość, żeby odniósł skutek, musiałby to być lot zmasowany, nie jest taką prostą sprawą. Co innego, gdyby chodziło o jakieś punktowe uderzenie na przykład podobne do tych uderzeń, jakie nieznani sprawcy z niezidentyfikowanych samolotów przeprowadzili na reaktor jądrowy Iraku i na reaktor jądrowy w Syrii. Te obydwa uderzenia zakończyły program atomowy jednego, drugiego państwa. Ale jeszcze raz mówię, to po pierwsze było bliżej, po drugie trochę mniej gór i po trzecie
jeden atak w jeden punkt, w jeden obiekt. Chcąc w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób więcej niż symbolicznie zaatakować Iran, żeby faktycznie zadać mu straty, które będą bolesne, straty, które będą miały znaczenie militarne, no to już jest wyższa szkoła jazdy i pytaniem otwartym jest, czy Izrael samodzielnie ma takie możliwości, żeby przeprowadzić skuteczny atak, nie tracąc samolotów i nie doprowadzając do sytuacji, że jakiś pilot dostaje się do niewoli, czy też nie. No i nawet jeśli odpowiedź na to pytanie jest tak, bo też nawet izraelscy eksperci są w tym temacie podzieleni, no to pozostaje pytanie, co po tym ataku zostanie Iranowi. Jeśli udałoby się zniszczyć cały potencjał rakietowy Iranu za jednym zamachem, no to Izrael mógłby być spokojny, no bo na desant morski raczej nie mamy co liczyć ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast jeśli po ataku, nawet skutecznie przeprowadzonym, Iranowi zostałoby wystarczająco dużo pocisków, dronów, a też tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, ile Iran ich posiada, no to wtedy przyparty do muru Iran mógłby zaatakować wszystkim, co ma, a to dla Izraela już mogłoby się skończyć dużo gorzej niż ten sobotni ostrzał. No i dyskusja wokół tych możliwych scenariuszy w Izraelu wciąż trwa, jest coraz bliższa konkluzji, ale na razie jeszcze no, piłka jest w grze i piłka jest po stronie Izraela. Te ataki Iranu mocno spolaryzowały izraelską opinię publiczną oraz spowodowały odwrócenie uwagi od strefy Gazy i tego, co się tam dzieje, od tej katastrofy humanitarnej, od wezwań do czystki etnicznej wygłaszanych przez ministra Ben-Gwira i tak dalej, i tak dalej. O Gazie z wyjątkiem kilku arabskich, no i irańskich, nie licząc oczywiście, mediów, już nikt nie mówi, ewentualnie wzmiankuje gdzieś tam na marginesie. I jeśli miałbym wskazać na jakiś konkretny efekt tego ataku Iranu na Izrael, to właśnie odwrócenie tego negatywnego trendu PR-owego, z jakim borykał się Izrael, i zmniejszenie rozdźwięku między Amerykanami a Izraelczykami. To jest na swój sposób ciekawe, bo różne doniesienia medialne właśnie mówiły, że w pewien sposób ten atak no był trochę Izraelowi na rękę. Bardzo na rękę. I przyznam, że to był jedna z przyczyn, dla których uważałem atak na terytorium Izraela za możliwy, ale raczej mało prawdopodobny, ponieważ był zupełnie bez sensu. A czy masz też trochę wrażenie, że może nie jeden do jednego, bo w bezpieczeństwie zazwyczaj, jeżeli coś się robi jeden do jednego, jakieś kalki, bo o tym chcę powiedzieć, no to niestety to się źle kończy, jest to krótkowzroczne, delikatnie mówiąc, ale no, ja się niejednokrotnie zastanawiam, czy w tym przypadku nie mamy trochę do czynienia z taką, bym tak roboczo to nazwę, ukraińską kalką, czyli z jednej strony podobne rozwiązania, nie takie same, podkreślam to jeszcze raz bardzo mocno, bo to nie jest jeden do jednego, jeśli chodzi o przeprowadzenie ataku. A z drugiej strony, właśnie trochę paradoksalnie, okazuje się, że ta żelazna kopuła, oczywiście w wsparciu sojuszniczym, daje radę, mówiąc tak trochę kolokwialnie. No i już się pojawiły przecież głosy, że no to być może taką żelazną kopułę należałoby w Polsce czy w Europie tworzyć. No zobacz, co innego działanie miało przynieść, a efekt też jest no w pewien sposób jakby odwrotny. Zgadza się. Tutaj Irańczycy zrobili tak naprawdę izraelskiej obronie przeciwlotniczej dodatkową reklamę. Czyli nie żeby była jej potrzebna. Żelazna kopuła jest no już w tym momencie może nie tyle legendarna, co mityczna. Zresztą o jej medialnym znaczeniu niech świadczy fakt, że zasadniczo przyjęło się w dyskursie, z wyjątkiem dość wąskiego grona specjalistów, po prostu całą obronę przeciwlotniczą Izraela nazywać żelazną kopułą. Chociaż żelazna kopuła jest tylko jednym ze składników tej wielowarstwowej izraelskiej obrony przeciwlotniczej. Jeszcze mamy do czynienia przecież z procą Dawida, mamy do czynienia z systemami strzała i jeszcze kilkoma
kilkoma pomniejszymi, o starym, poczciwym patriocie nie wspominając. Ale ładnie medialnie się sprzedało, prawda? No, ależ oczywiście. I zobacz tutaj kolejne też takie powiązanie, że przecież znowu mówimy o tych słynnych, niesłynnych dronach Shahid w różnych oczywiście wersjach i one teraz też były użyte. Rosja oczywiście też ich używała, używa. No i tu też ciekawostka, przecież jeden z ataków ukraińskich na terytorium Rosji i to nie tak blisko od swojej granicy właśnie tyczył się fabryki, czy raczej skierowany był przeciwko fabryce tychże dronów, no na terytorium rosyjskim. Dokładnie. Rozmawiając o obronie przeciwlotniczej, warto też podkreślić bardzo istotny, a pomijany w tym już raczkującym coraz zgrabniej dyskursie na temat obrony przeciwlotniczej fakt. Mianowicie Izrael ma powierzchnię 20 tysięcy kilometrów kwadratowych. Polska, dla przykładu, 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Polska jest 15 razy większa od Izraela. O ile dobrze pamiętam, Ukraina ma około 450 tysięcy kilometrów, jest jeszcze odrobinę większa, więc siłą rzeczy jest dużo więcej powierzchni, dużo więcej obiektów i dużo więcej ludności do osłonięcia. Na terytorium o wielkości rzędu 20 tysięcy kilometrów jest dużo łatwiej zbudować właśnie taką bardzo szczelną kopułę, nomen omen, która pokrywałaby swoim zasięgiem cały obszar Izraela. W przypadku Polski, no nie mówię, że jest to niemożliwe, tylko tam, gdzie, tu są tylko przykłady, jeśli Izrael potrzebuje, dajmy na to, przysłowiowych 5 baterii, Polska będzie potrzebowała ich odpowiednio, nie mówię, że 15 razy więcej, no ale około tyle, żeby też pokryć całe swoje terytorium, gdybyśmy chcieli to zrobić. I to też tak na marginesie bardzo z jednej strony ułatwia wojnę z Izraelem, no bo mniej terytorium do zdobycia, mniej terytorium do okupowania, mniejszy obszar do skupienia się, ale z drugiej strony też no, utrudnia jego ostrzał. W przypadku Iranu jest to kluczowe. I te 20 tysięcy kilometrów powierzchni, jeszcze na dodatek ze wsparciem Stanów Zjednoczonych, no, jest obszarem dużo prostszym do obrony niż 300-tysięczno-kilometrowa Polska. A powiedz mi, jaki jest twój punkt widzenia, jeśli chodzi o przyszłość, bo w niejednokrotnie dzisiaj wspominanych mediach no cały czas gdzieś się straszy, że być może to właśnie tamten rejon, czyli Bliski Wschód, będzie tym zapalnikiem do być może wybuchu III wojny światowej. To już nawet się nie mówi o tym w aspekcie Ukrainy. Zaczyna się wspominać inne regiony świata, które też mogą być punktami zapalnymi. Według ciebie mamy widoki na większą wojnę, na trochę takie, brzydko to może zabrzmi, ale złośliwości pozycyjne, czy może widzisz jakieś podstawy ku temu, że może jednak pokój nastanie? Ani pokój, ani trzecia wojna światowa, natomiast wszystkie inne opcje są jak najbardziej możliwe. Można by rozprawić się z tą trzecią wojną światową. Też zastanawialiśmy się w gronie iranistów, ja mieliśmy taką dyskusję ekspercką, nieoficjalną, czy Bliski Wschód ma teraz swój sarajewski moment, tak jak miała Europa w 1914 roku. No, doszliśmy do wniosku, że nie. Z zasadniczej przyczyny, pomimo tego, że już troszeczkę krusząca się, już nie taka niezachwiana, to wciąż potęga Stanów Zjednoczonych gwarantuje ten wciąż mimo wszystko istniejący na znacznych obszarach świata Pax Americana. No to żeby wybuchła trzecia wojna światowa, to ktoś musiałby zaatakować Stany Zjednoczone i to musiałby być relatywnie równorzędny partner, tak żeby Stany Zjednoczone no, miały wyzwanie, a nie po prostu zmiotły pretendenta z powierzchni ziemi, tak jak zrobiły to z armią iracką podczas pierwszej i drugiej wojny w Zatoce Perskiej. Więc no, kandydatów mamy tak naprawdę dwóch. Rosję, która prawda, ze swoją drugą armią świata ma pewne problemy, delikatnie mówiąc, na Ukrainie. Więc no, sądzę, że raczej nie będzie rzucać kolejnej rękawicy Stanom Zjednoczonym. Zresztą co musiałyby zaatakować, co musiałyby zrobić Stany Zjednoczone, żeby Rosja powiedziała,
okej, okay, enough is enough, wypowiadamy wojnę. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy tutaj też jest zupełna political fiction, bo takiej opcji też podkreślę słuchaczom absolutnie nie ma, no ale puśćmy wodze fantazji. Stany Zjednoczone dokonują inwazji na Iran. No, nie sądzę, żeby w związku z tym Rosja zdecydowała się wysłać wojska do Iranu, żeby walczyły z Amerykanami. Desantu chińskiego w takiej sytuacji też się nie spodziewam. Więc jedynym takim, powiedzmy, punktem zapalnym, który mógłby, ale to też jest moim zdaniem political fiction na dzień dzisiejszy, który mógłby doprowadzić do konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych, jest oczywiście Tajwan. No i tutaj pytanie do już bardziej do sinologów niż do mnie. Czy Chiny są w najbliższym czasie gotowe zbrojnie zająć Tajwan? Myślę, że no USA są zajęte i finansowo, i nazwijmy to lotniskowcowo obroną Izraela, całą tą sytuacją na Bliskim Wschodzie, plus jeszcze rozpraszają uwagę i środki na Ukrainie, więc jest idealna okazja do tego, żeby teraz wjechać i zrobić desant na Tajwan. Już pomijam oczywiście fakt, że desant na Tajwan jest arcytrudnym zadaniem. Pomijam fakt sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli Korei, Japonii, Australii, no po części tkwie innych, ale jednak Filipin. Nie ma w tym momencie takiej opcji, że ni stąd, ni zowąd Chiny wsiadają na okręty i płyną na Tajwan. A wszystko, co będzie poniżej, no tak naprawdę nie będzie casus belli. Więc z tych powodów trzecia wojna światowa no, mi bardzo, bardzo, że tak powiem, trzecia wojna światowa jest no, niemożliwa w tym momencie. Znaczy inaczej, teoretycznie, bardzo teoretycznie jest możliwa, w praktyce absolutnie nie. Nie mamy sarajewskiego momentu na Bliskim Wschodzie. Natomiast jest potencjał na solidny konflikt regionalny polegający właśnie na wojnie Izraela z Iranem, która też będzie... No, byłaby zabawna, gdyby ludzie nie ginęli, no ale użyjmy tego słowa. Będzie zabawna, ponieważ obydwa kraje dzieli ponad 1000 kilometrów Iraku, Syrii i Jordanii, w zależności, w którą stronę by się kierować. Więc to będzie taki pojedynek korespondencyjny na rakiety i samoloty. Pytanie, kto będzie miał więcej cierpliwości, wytrzymałości i tak dalej. Przy czym jednak wydaje mi się, że ten konflikt, ta bieżąca odsłona konfliktu irańsko-izraelskiego jednak nie zakończy się otwartą wojną. Nie wrócimy do status quo ante, ponieważ no, za dużo czerwonych linii zostało przekroczonych, za dużo symboli zostało wprowadzonych do obiegu politycznego, żebyśmy mogli tak po prostu machnąć ręką i powiedzieć, dobra, nic się nie stało. Więc Bliski Wschód po kolejno 7 października, 1 kwietnia i sobota była, żebym nie pomylił, 14 kwietnia, dobrze mówię? Nie, przepraszam, 13 kwietnia, dobrze sprawdziłem. Po 13 kwietnia Bliski Wschód już nie jest i raczej nie będzie taki sam. Uprzedziłeś delikatnie tak naprawdę moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać. Wielkie umysły myślą podobnie. No tak, śmiejemy się, ale oczywiście to nie ma co się z wojny śmiać, no ale jest to dość specyficzna tak naprawdę konfrontacja, tak jak powiedziałeś, ze względu nawet na odległość pomiędzy przeciwnikami. Ty w pewien sposób już właściwie odpowiedziałeś na to, o co chcę zapytać, tylko chcę to trochę inaczej ująć. W ostatniej naszej rozmowie stwierdziłeś, że rola, potencjał, nie wiem, jakkolwiek tego nie ujmiemy, Chin na Bliskim Wschodzie, no w twojej opinii są przeszacowane. Zgadza się. Odniosłeś się już też do pozycji Rosji, ale czy widzisz gdzieś tak naprawdę w regionie, bądź kawałek dalej, bo jak sytuacja pokazuje, wcale nie trzeba ze sobą graniczyć, innego, w cudzysłowie tutaj lidera, a może bardziej uzurpatora, który mógłby namieszać i niekoniecznie pokój przynieść, a próbować coś ugrać i no dzisiaj tego porównania użyłeś i ono chyba w sobie coś ma, bo też się nad nim zastanawiałem właśnie te porównanie z tym kotłem bałkańskim. Obawiasz się, że ktoś taki może się pojawić, czy może już się pojawił, a jeszcze tego do końca tak nie widzimy? Parę lat temu miałem obawy co do saudyjskiego MBS-a, bo on jako młody pistolet z ambicjami i potęgą finansową mógł namieszać. Na szczęście w Syrii, Iraku i Jemenie oraz w
podczas konfliktu z Katarem, dostał reality check i najwyraźniej wyciągnął wnioski i stał się bardziej stonowany i racjonalny i już nie wymachuje szabelką tak jak na początku. Poza tym w regionie mamy jeszcze Indie, ale Indie też no, nie są nastawione ekspansywnie, raczej wewnętrznie. Rosja oczywiście stara się wracać na tory imperializmu carskiego oraz później radzieckiego, no ale ma ku temu ograniczone środki. Z kolei Chiny nie rzucają się naprzód. Chiny są, co bardzo istotne, i tutaj wchodzimy na taką klasyczną geopolitykę, Chiny nie są państwem morskim. Oczywiście budują teraz potężną flotę, nadrabiają ten dystans do Stanów Zjednoczonych, ale Chiny to kraj zasadniczo kontynentalny i ewolucja ich wpływów pokazuje, że chcą to zmienić, ale zmieniają to powoli. Na razie ich wpływy, takie nazwijmy to namacalne, sięgają mniej więcej Sri Lanki, no może Pakistanu, ale to też tak warunkowo. Więc nie mają możliwości, nawet jeśli uwzględnimy chińską bazę w Djibouti, która jest niewielka i położona blisko, nazwijmy to, poletka Stanów Zjednoczonych, to ich ekspansja na Bliskim Wschodzie jest oparta na ekonomii. A i to jest, te wpływy chińskie, również gospodarcze, wciąż i bezustannie są przeszacowane, jeśli chodzi o Bliski Wschód, a Iran w szczególności. Czyli podtrzymujesz swoją opinię. Okej, dobrze. Ostatnie takie pytanie, może trochę podsumowujące. Zapytam tak, a co z samym Iranem? No bo mnie osobiście się wydaje, że jeżeli chcemy rozważania na temat bezpieczeństwa w regionie prowadzić, no to jeżeli zapomnimy tak naprawdę o wewnętrznej sytuacji w samym Iranie, no to te rozważania niestety będą obarczone błędem już na samym ich początku, więc wnioski najpewniej też nie będą trafione. Zgadza się. No jeśli chodzi o Iran, jak to Iran ma swoje problemy wewnętrzne? Przede wszystkim jest to z roku na rok wzrastający poziom niezadowolenia społecznego i wzrastający z roku na rok poziom frustracji społecznej. Ta legitymacja Islamskiej Republiki jest coraz słabsza. Coraz bardziej Republika Islamska orbituje w stronę właśnie takiej klasycznej religijnej autokracji i coraz bardziej oddala się od, ja wiem, że w przypadku Iranu to może dziwnie zabrzmieć, od ideałów demokratycznych, które pchnęły ludzi na ulicę w czasie rewolucji. To jedna rzecz, przy czym to niezadowolenie społeczne, frustracja i tak dalej wciąż nie są na tyle duże, ta grupa niezadowolonych, ta grupa wrogów Republiki nie jest na tyle liczna, nie jest na tyle zorganizowana, żeby móc dokonać przewrotu, rewolucji, zamachu stanu, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Republika Islamska no, trochę się chwieje, ale mimo wszystko ma się nie najgorzej, czy nam się to podoba, czy nie. Republika ma też oczywiście do czynienia z problemami ekonomicznymi. Obecny kryzys jest no, najpoważniejszy, no, może nie licząc wstrząsu za Ahmadinejada, ale wtedy też było troszeczkę lżej, to zarówno w skali makro, jak i mikro. Więc Republika boryka się z trwającym już od około 2019-2020 roku no, permanentnym kryzysem. Szaleje inflacja. Real traci na wartości, rośnie bezrobocie, społeczeństwo się pauperyzuje, co też zresztą wpływa na poziom jego niezadowolenia, ale też sytuacja jeszcze póki co nie jest tragiczna. Owszem, jest kryzys, ale kraj jest, no jest daleki od bankructwa. Owszem, stosując całą gamę sztuczek księgowych, owszem, dodrukowywując pieniądze, owszem, kombinując jak się da z wewnętrznymi pożyczkami, ale jakoś ten budżet łatają i w ciągu najbliższych dwóch, trzech, maksymalnie pięciu, ale to już tak daleko nie chciałbym wybiegać, więc w ciągu dwóch, trzech najbliższych lat sytuacja się nie zmieni. I o ile możliwe są jakieś kolejne wstrząsy wewnętrzne typu protesty jak po śmierci Mahsy Amini, to jeszcze tym razem one raczej nic nie zmienią. Więc
z Republiką Islamską w swoim obecnym kształcie zostaniemy, z obecną jej polityką zostaniemy tak długo, jak długo żyje obecny przywódca. A ile jeszcze żył będzie, no to tylko Bóg jeden raczy wiedzieć. Inshallah. Dokładnie. A jakbyśmy już tak mieli podsumować podsumowanie, czy pokusisz się, czy może nawet bym powiedział, czy się odważysz na przedstawienie tak naprawdę pokrótce najbardziej twoim zdaniem prawdopodobnego scenariusza tego, co się w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach będzie działo? No tak naprawdę wszystko to jest oczywiście trochę wróżenie z fusów, mimo mojej orientacji w temacie, pomimo informacji z różnych źródeł, w różnych językach i tak dalej, to jednak jest wróżenie z fusów. Ale no, gdybym miał się pokusić o nakreślenie scenariusza, to nie będę tutaj odkrywał Ameryki. Wszystko zależy od tego, co zrobi Izrael. Czy zbombarduje terytorium Iranu, czy też nie? Jeśli zbombarduje, to czy będzie to właśnie jakiś tam atak symboliczny na jeden wybrany obiekt z niewielkimi stratami i koniec, czy też będzie to atak prawdziwy, zmasowany, tak obliczony na to, żeby nie na to, żeby testować obronę przeciwlotniczą, nie na to, żeby demonstrować siłę, nie na to, żeby dawać sygnał, ale na to, żeby zabolało. Myślę, że jeśli Izrael się zdecyduje na atak, to bolesny. Jeśli go przeprowadzi, to najwcześniej wydaje mi się w okolicach weekendu. No to jednak trochę przygotowań jest koniecznych. Aczkolwiek równie możliwy jest scenariusz, gdzie Izrael powstrzyma się od ataku na irańskie terytorium, już nazwijmy go umownie bombardowaniem, i skupi się na cyberatakach, skupi się na tropieniu irańskich agentów w regionie i likwidowaniu ich. Skupi się na sabotażu instalacji nuklearnych. Więc będziemy mieli albo wymianę trwającą, myślę, do kilkunastu dni, wymianę rakiet między Iranem a Izraelem, albo powrót do metod działania sprzed 1 kwietnia, ale z niespotykaną do tej pory brutalnością i intensywnością. No miało więcej pytań nie być, ale nie sposób zapytać jeszcze właśnie o terroryzm, bo tutaj Izrael w pewien sposób można by powiedzieć, że upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu, jeżeli udałoby mu się bardzo mocno w taki czy w inny sposób ograniczyć irańskie wpływy. Zgadza się. Chodzi mi tutaj, że no, umówmy się, przecież kwestia Palestyny, Strefy Gazy, no tam się wszędzie Izrael zasłania tą kwestią Hamasu, tak? Trochę dalej na północ oczywiście ma Hezbollah. No utrudnienie wszelkie tak naprawdę Iranowi, no nie ma co czarować, finansowania, wspierania logistycznego, wszelkiego właściwie, no może mocno Izraelowi pomóc, co niestety może rodzić widoki jednak no, na głębszy konflikt, delikatnie mówiąc. Zgadza się, dlatego właśnie swoje rozważania na temat możliwych scenariuszy zacząłem jednak od ataku. No tutaj to, co mi daje sporo do myślenia i niestety sporo zmartwień, to właśnie fakt, że dla Izraela powrót do tego status quo ante, powrót do i machnięcie ręką na ostrzał własnego terytorium, no tak naprawdę niewiele zmienia. Utrzymuje tą negatywną dla Izraela sytuację, kiedy Izrael jest właśnie no, dosyć swobodnie zwalczany przez Iran z bezpiecznej odległości. Dlaczego też pojawiła się taka opinia w dyskursie, dlaczego to Izrael ma się bać, a Irańczycy mają spać spokojnie? Myślę, że nie musimy obiecywać, a temat na pewno będziemy monitorować, zwłaszcza przecież w twoim wydaniu, więc będziemy no, do najróżniejszych rozważań tak naprawdę wracać. Mamy oczywiście nadzieję, tak sobie pozwalam na wypowiedzenie się w naszym imieniu, że eskalacji nie będzie, ale z drugiej strony chyba też nie ma co się czarować. Żadne z tych państw lokalizacji na mapie nie zmieni, więc no chciałbym powiedzieć, że będzie interesująco, ale mogłoby to bardzo, bardzo niegrzecznie wręcz i niezręcznie zabrzmieć, więc chyba niestety możemy się spodziewać, że no będzie się cały czas coś działo. Niestety tak. Obawiam się, że masz rację i obawiam się, że na Bliskim Wschodzie będzie jeszcze ciekawiej niż
do tej pory było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był Marcin Krzyżanowski, były kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego, pełniący obowiązki konsula ambasady RP w Kabulu, a dzisiaj wykładowca i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Marcinie, panie konsulu, bardzo serdecznie dziękuję i raz jeszcze nisko się kłaniam. Dziękuję również i do usłyszenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.